Ta magiczność i duch lat minionych, te kulisy pachnące przeszłością, ten proces twórczy wciąż niedokończony, to spotkanie doświadczenia z młodością. Dojrzały samiec aktora stoi na scenie, umęczony nieustannym bojem o przetrwanie. Ile ja mam lat? No, tak coś między 50. No. A śmiercią? Choć zębów zgrzytanie przenika na wskroś zmysły, nie daj zwątpić, panie. Czytam? Ale się nie cieszę. Co jednakowoż nie zmienia faktu, że kolega czyta. Ale rzadko. Ale mógłby kolega częściej. No, mógłbym. Gdybym był z pokolenia mistrza, to owszem, mógłbym. No. Albo gdybym gorzej wyglądał. Bo jak człowiek gorzej wygląda, no to musi mieć chociaż coś do powiedzenia. Ale jak wygląda dobrze... A ona chciałaby mężczyznę mieć, co ma niejedną bliznę, który zdarłby z niej bieliznę. Bez użycia dłoni. W teatrze nie mówimy tekstem. W teatrze mówimy pod tekstem. Pod tekstem. Tak. Więcej emocji, więcej rycerza. No już akcja. Uwaga. Hop. Z pozoru taka jak inne. A jednak nie. Powtarzalna. Powiedz tak! Tak, nie. Dziś chcę mówić o człowieku, o wyjątkowym człowieku, bo dziś jest dziś, a człowiek to człowiek. Dziękuję!